To jest, bo w ogóle wiecie, wiecie dlaczego diabeł upadł? Dlaczego upadł diabeł? Ja się zastanawiałem, jak nazywa się pierwszy grzech diabła, pierwszy grzech w ogóle, który powstał. I tam ja czytałem różne koncepcje na ten temat, że to była pycha. To nie była żadna pycha. Pycha to powstała w ogóle później, to był wynik tego, co on zrobił. Problem z Lucyferem polegał na tym, wiecie na czym on polegał? On polegał na tym, że on uważał, że on nie będzie miał tak dobrze u Boga, jakby chciał. On miał swoje koncepcje, bo to bardzo inteligentna istota była. I on miał swoje koncepcje, chciał więcej, więcej. I to dobrze, że chciał więcej, bo Bóg nikomu w życiu nie zabrania mieć więcej. Ani ludziom, ani aniołom, to Bóg jest w ogóle, Bóg to jest Bóg więcej. Wiesz, to nie ma problemu u Niego, bo to jest Bóg nieskończony. To nie ma tam nie ma czegoś takiego, że ma skończony jakiś materiał, że mówi, już więcej nie ma. Się wyczerpało. No jak się nie wyczerpuje, bo z niebytu powołuje do bytu w ogóle. Jak się ktoś tam wyczerpie, rozumiesz o co chodzi, to nowy byt powołuje jakiś. Nowy kosmos. Wiesz o co chodzi? Znaczy, my żyjemy z perspektywą, że słońce zgaśnie. To bo tam się zgaśnie, nie? Tylko w ogóle ludzie nie biorą pod uwagę tego, że to w ogóle się słońce zgaśnie. Nowe słońce potem będzie. Będzie potrzebne. A może nie być potrzebne wcale, bo to okazuje się, że będzie być obce jakaś, bez słońca. Wiecie? Czyli u tego Boga nigdy nie zabraknie nic. I teraz diabeł, on nie uwierzył, że on może więcej. Dalej, mocniej, silniej. Rozumiecie, o co chodzi? Pierwszy grzech to niedowiarstwo było. To niedowiarstwo. To pierwszy grzech wszechświata. Potem w wyniku tego, tak? Zaczyna się rzecz kumulować wokół pychy. No bo skoro on nie dowierza, to zaczyna się opierać sam na sobie, na swojej piękności, na swojej sile, na tym, co posiada. Czyli rozumiecie, że pycha to jest wtórny temat. To dopiero później widzi, o, jestem najpiękniejszy, najmądrzejszy, nieźle gram na bębnach. Rozumiesz, o co chodzi, na gitarze, na cymbałach. Wiesz, on w ogóle wie, fajny jestem. Ta pycha, ona wynika z niedowiarstwa, on nie zaufał Bogu. I teraz, jak ja się przyglądam na to, to cały czas się powiela. Nie ufamy Bogu. Ludzie nie ufają Bogu. Nie ufają. Głupie to jest strasznie. To głupie jest w ogóle nieufanie Bogu. Ci, którzy nie ufają, że Bóg jest, to jest to głupstwo jakieś jest. Ale ci też, którzy poznali Boga, oni nie ufają. Nie ufają. Wiecie, co powstaje, jak się nie ufa Bogu? Powstaje lęk. Ja dzisiaj chcę mówić o lękach. Chcę mówić o tym, co jest zmorą człowieka. Zmorą. Nie ma większej zmory człowieka niż lęki. Nie ma większej zmory. Wypiję lunch. Pozwólcie i będę kontynuował. Proszę. Ja się odżywiam trochę jak kosmonauta, więc to nie będę wytłumaczonego. Ale Jezus też ciągle coś jadł tam. Się wcale nie przejmował. Chcę powiedzieć o lękach, ponieważ lęk to jest coś bardzo organicznego. Jest organiczne. Nie ma bardziej organicznego ducha niż lęk. To dotyka tak ciała, jak nic nie dotyka. To tak wpływa na umysł, na emocje, jak nic. Ja za chwileczkę dalej to przedstawię, natomiast chcę, żebyście zaczęli tak krok po kroczku ogarniać dzisiaj ten temat, a ja potem będę chciał, żebyśmy się modlili za gadą o was. Bo ja chcę dzisiaj się modlić o ludzi przeciwko lękom. Bo ja nie mam zgody na to, że się ludzie boją. Rozumiecie? Ja nienawidzę lęku. Ja się boję bać. Ja się nabałem w życiu już. Ja już się nabałem. Posłuchajcie, nie ma opcji, żeby chrześcijanin wzrastał i się bał. Powiem więcej. Nie ma opcji, żeby chrześcijanin się trochę bał. Powiem więcej. Nie ma opcji, żeby chrześcijanin bał się tyle. Chrześcijanin, który boi się tyle, polegnie. Wcześniej czy później. Polegnie.
Jak nie polegnie w takiej dziedzinie, to polegnie w innej dziedzinie. Jak nie polegnie przez to, że się cofnie, to polegnie przez to, że się zatrzyma. Słyszeliście, co w zeszłym tygodniu mówił Michał? Nie ma ludzi, którzy nie wzrastają. Wszyscy wzrastają, tylko jedni prawidłowo, inni nieprawidłowo. Ludzie, którzy się boją, rosną krzywo. Krzywo rosną, wykrzywieni są, wygięci. Tak powstały systemy religijne. Wiecie, o co chodzi? Ja czasami się przyglądam ludziom, którzy są w kościołach religijnych. Ja mówię, jakim sposobem wy tam jesteś? Ja nie wiem. A tam jest tak podobnie jak u was. Ty, ja nieraz tak jestem, że a tak jest tak podobnie jak u was. Ja mówię, jakby podobnie. Od razu mi się przypomina za komuny, jak były produkty czekoladopodobne. Nie wiem, czy ktoś pamięta komuny. Była czekolada, czy ruska, ruska czekolada, czekoladopodobna. Smakowała jak kartofle. Czy rozumiesz, o co chodzi? Były produkty czekoladopodobne. Czekolada była na kartki, takie rzeczy były na kartki, bo były kartki, nie wiem, kto kartki pamięta. Były kartki. No, ale takie rzeczy nie były na kartki. Można było sobie iść kupić czekoladopodobną czekoladę. Czekoladopodobna czekolada wyglądała jak gówno, smakowała jak kartofle. W ogóle nie miała nic wspólnego z czekoladą, ale było napisane, że to jest czekolada, a pod spodem wyrób czekoladopodobny. Rozumiesz, takie coś było tam napisane. I ludzie mówią, w naszym kościele jest tak jak u was podobnie. Ja mówię, ręce padają, nie mogę. Krzywo się rośnie i się potem nie widzi. Się nie widzi. Dlaczego? Dlatego, że się działa w systemie lękowym. Jak będę o tym dzisiaj mówił, chcę, żebyście identyfikowali rzeczy w waszym życiu. I żebyście nie udawali, jeżeli gdzieś się boicie, a się gdzieś boisz, to dzisiaj sobie pokutuj. Od razu, jak będę uczył. Od razu, jak będę uczył, to pokutuj. Warownia lękowa, że tak to nazwiemy. Szeroko pojęty system warowni lękowej to 7 głównych lęków, które ogarniają całą ziemię. Po pierwsze, to lęk przed brakiem pieniędzy. Potężny lęk. Lęk przed brakiem pieniędzy. Rozumiecie? Lęk. Czy w ogóle rozumiecie taką rzecz, że każda myśl, która przychodzi do umysłu człowieka, że będzie mu brakowało pieniędzy, ma podłoże lękowe? Po drugie, lęk przed porażką. Następny potężny demon. Lęk przed porażką. Po trzecie, lęk przed niespełnieniem własnych oczekiwań. Mamy oczekiwania różne w życiu i lęk przed tym, że nie zostaną spełnione te oczekiwania, jest trzecim potężnym bytem demonicznym. Po czwarte, lęk przed porzuceniem, dokładniej byciem porzuconym. Lęk przed byciem porzuconym. Jeżeli raz w życiu ci przeszło przez głowę to, że może ktoś cię zostawić, opuścić, ktokolwiek, to są lęki. Następnie lęk przed utratą ukochanej osoby. Bardzo silny demon, który powoduje, że ludzie zaczynają szaleć. Następnie szósta postać to lęk przed chorobą. Przed chorobą fizyczną lub chorobą psychiczną. I siódma demoniczna siła to lęk przed śmiercią. A więc główne lęki, które funkcjonują na całej ziemi, ściśle związane z szatanem, czyli coś, co towarzyszy szatanowi. To towarzyszy szatanowi, jest jakby częścią jego istoty. Coś, co z niego wychodzi i co wpływa na ludzi. Lęk przed brakiem pieniędzy, lęk przed porażką, lęk przed niespełnieniem własnych oczekiwań, lęk przed byciem porzuconym, lęk przed utratą ukochanej osoby, lęk przed chorobą i lęk przed śmiercią. Te 7 bytów demonicznych dominuje ziemię. To dominuje ziemię. To dominuje ziemię. Po prostu. Nie ma takiego człowieka na świecie, który bez Chrystusa jest wolny od tych lęków.
Nie ma takiego człowieka. Jedyną postacią na ziemi, która była wolna od tych lęków, był Jezus Chrystus. Co to znaczy być wolnym od tych lęków? To oznacza nie ulec tym lękom. Nie wejść w interakcję z tymi lękami. To nie oznacza, że te lęki znikają, ale to oznacza, że my znikamy z widzenia tych lęków. One jakby nas nie widzą. One nie mogą nas dotknąć. Dlatego jest napisane, że zły nie może go dotknąć. Przyjaciele, chcę teraz wam pokazać, w jaki sposób lęk przejawia się w życiu ludzi. I teraz chciałbym, żebyś właśnie teraz zaczął przyglądać się na swoje życie i na to, co się dzieje w tobie. Te lęki, o których tutaj powiedziałem, przejawiają się w pewien sposób, na pewnych kilka sposobów. I te sposoby już są takie bardzo dotykalne dla naszego życia. Bo tamte rzeczy to są jakby takie monumentalne, panujące jakby nad wszystkim. A teraz w jaki sposób one, te monumentalne byty, wpływają na poszczególnych ludzi, w jaki sposób to robią. Chcę, żebyś to zobaczył. I pierwszy taki wpływ to jest lękanie się bycia sobą. Posłuchajcie. Lękanie się bycia sobą dowodzi braku akceptacji siebie. Jeżeli ktoś jest niezaakceptowany, nie akceptuje siebie. Wiesz, co to jest akceptować siebie? To znaczy, że myśląc o sobie i patrząc na siebie, ocenia się siebie najwyższą rangą oceny na poziomie ducha, duszy i ciała. Nie ducha. Ducha, duszy i ciała. Człowiek oceniający wysoko siebie nie posiada żadnego wewnętrznego poniżenia. Jak również kompleksów. Po prostu. Lęk przed byciem sobą dowodzi braku akceptacji siebie. Wyraża się w nim przeświadczenie, iż jest się kimś mało ważnym, nie posiadającym zalet, jakie mają inni ludzie. Co z automatu powoduje porównywanie się z innymi ludźmi. W sposób pośredni lub bezpośredni. Zapomina się wtedy, że każdy jako osoba jest istotą jedyną i niepowtarzalną. To od razu ucieka. Lęk przed byciem sobą mówi do ciebie, tego ci brak, tego nie masz. W tej dziedzinie jesteś taki, a winieneś być taki. Jeżeli w twoim życiu jest lęk przed byciem sobą, to wpływa na ciebie demoniczna siła lęków. Jesteś pod jej wpływem. I tyle. Ten lęk zakrywa osobowość człowieka. Ja przyglądam się na ludzi w kościele, którzy nie posiadają osobowości jakby. Oni mówią tak, ja wiem, kim jestem w Chrystusie. I patrzę się na tych ludzi, jak skrzętnie kamuflują każdy swój mankament. Każdy swój mankament kamuflują. Każdy mankament. Rozumiecie? Widzę, jak ktoś ma problem z otyłością, jakie zakłada na siebie ubrania. Widzę, jak ktoś ma problem z chudością, jakie zakłada na siebie ubrania. Ja to widzę. Ja tylko naprawdę wyglądam na osobę taką, która się niczym nie przejmuje. Rozumiecie? Ja widzę, jak głodny kontur na pustyni gobi. Rozumiecie? Ja to widzę. Widzę, jak ludzie kamuflują różne rzeczy. Różne. Ale mówią, jestem wolny w Chrystusie.
jesteś wolny w Chrystusie, to czemu to kamuflujesz? Bo masz lęk przed byciem sobą. Taka jest odpowiedź. Drugi manifest lęków to lęk przed brakiem akceptacji u innych. Jego powodem jest niska ocena siebie. A więc w tamtym jest brak akceptacji siebie, a tutaj jest niska ocena. Niska ocena. Do tego jest taka religijna, fajna formuła pod tytułem bądź pokornym człowiekiem. Nie myśl o sobie zbyt dużo. Rozumiesz, o co chodzi? Jesteś zbawionym z łaski grzesznikiem. Wiecie, to jest sformułowanie, które się podaje ludziom, że jest się zbawionym z łaski grzesznikiem? To jest wmawianie ludziom, że jest się gównem, tylko w lepszym wydaniu. Rozumiesz? Nie jesteś takie zwykłe gówno, tylko gówno w lepszym wydaniu. Takie gówno arystokratyczne. Coś wam powiem. Czy kupę zrobi arystokrata? Rozumiesz? Czy zwykły ham? Nie ma żadnego znaczenia. Zwrót jest ten sam. Nawet się rymuje. Lęk przed brakiem akceptacji u innych. Jego powodem jest niska ocena siebie. Taka osoba ma wrażenie, że bezużytecznie zabiera czas innym. Teraz mówię do każdego z was, którym przychodzą do głowy takie informacje, nie będę dzwonił do Artura, bo pewnie jest zajęty. Masz lęk przed brakiem akceptacji. Oto dusza twoja. Ludzie, nazywajcie te rzeczy. Nazywamy ogień ogniem, wodę wodą, powietrze powietrzem. Nazywamy te rzeczy, nazywamy. Nie wypieramy. Diabeł nazwany, to diabeł zdyskredytowany. To jest na dzień dobry, rozumiesz, to jest prześwietlony. A więc to jest lęk przed brakiem akceptacji. Przyjść do Boga i powiedz: Ojcze, mam taki stan duszy, tak, że się boję, tak, że nie będę zaakceptowany przez innych, dlatego w różnoraki sposób się, co robię, izoluję. A nie podejdę do niego, a nie podejdę do niej, a nie porozmawiam, a nie zadzwonię, a nie napiszę. Demoniczna siła. Taki człowiek boi się, że źle wypadnie w oczach ludzi. Rozumiesz, co to znaczy? Jeżeli boisz się, że źle wypadniesz w oczach ludzi, to jest to. Lęk przed brakiem akceptacji u innych. Następny manifest lęku. Lęk przed samotnością. Prowadzi do gorączkowego poszukiwania związków przyjacielskich lub miłosnych, które często okazują się bardzo powierzchowne. To proste. Ludzie, którzy się boją samotności, biorą cokolwiek, szukają czegokolwiek, przyjaźnią się z kimkolwiek, wychodzą za mąż za kogokolwiek, szukają kogokolwiek, rozumiesz, o co chodzi? Są najarani jak szczerypaty na suchary, żeby tylko nie być samotnymi, bo samotność ich boli, ale nie spotkają się twarzą w twarz z diabłem, nie powiedzą: ty podły duchu samotności, nie masz żadnej władzy nade mną. Nie powiedzą, po co powiedzieć? Jak można się udać na łowy? Na łowy. Coś se znajdę, se ukręcę. Byle co, aby mieć. Jak byle co, aby mieć. Jesteś synem, córką Boga. Co to jest byle co, aby mieć? To jest wpływ demonicznej siły samotności. Wiele małżeństw doszło do skutku wyłącznie z tego powodu, że był w ich życiu lęk przed samotnością. Nam religia zarzuca, że my jesteśmy za rozwodami. Ja w ogóle nie jestem za rozwodami. Ja nie jestem ani przeciw rozwodom, ani za rozwodami. Rozumiecie? W ogóle, co to jest być za rozwodem albo przeciwko, co to mnie obchodzi w ogóle? Tak? Ja jestem w ogóle za prawdą. Prawda jest taka, że ludzie się popierają nie z miłości, tylko z samotności. Wielokrotnie, rozumiecie? Nie chcę być sam. Lepiej być samemu, ok? Niż na siłę sobie życie układać. Bo potem trzeba rozwód, trzeba za to płacić energią, pieniędzmi i życiem, ok? Po co to?
lepiej małą łyżeczką. Normalnie czekać na swój czas. Następnie to jest lęk przed wyrażeniem własnej opinii. Kiedy różnią się te opinie od powszechnie uwalnianych myśli i opinii. Jak opinia, którą masz uwolnić, jest taka sama, jak opinia, która jest uwalniana, to jesteś szykuty beściak. Halleluja! Ale jak tylko masz zacząć uwalniać opinie inne niż opiekowe, tak? Zaczyna się blokadka. Dlaczego masz blokadkę? Powiedzieć ci demoniczna siła lęku przed wyrażaniem własnych opinii. Człowieku, ty masz prawo do własnej opinii. Ja wyrażam własne opinie. Ludzie mówią, dlaczego tak ludzie z takim mają stosunek do mojego? Ja opinie swoje wyrażam. No ja mam swoje opinie, ja mam prawo do swoich opinii. Wiecie, kto mi dał? Bóg. A ja nie zamierzam się podpisywać pod czyimiś opiniami, które są w ogóle sprzeczne z prawdą, sprzeczne z moim sercem. Ja się nie podpiszę pod tym. No jak ja się podpiszę? To samo co mi się zgwałci. Lęk przed wyrażaniem własnych opinii? Ludzie do siebie. A najlepsze jak jest połączenie tego lęku przed samotnością i lęku przed wyrażaniem własnych opinii. To jest w ogóle już mistrzostwo świata. Taki delikwent, człowieku nie dosyć, że wchodzi w jakiś lepy związek, to jeszcze w tym związku pro ciebie trwa i nie wyraża własnych opinii. Jest kopany po tyłku. Rozumiem? Ja sobie honoru kiedyś, niektórym z was mówiłem już, jak pracowałem w takiej firmie, słyszę, jak dwie kobiety rozmawiają, przerwa w pracy była. Jedna do drugiej mówi, ten mój mąż to nie jest taki zły, on tylko chla mówi w weekendy. Czasem mnie tam pobije, a tak to dobry chłop jest. Ja stałem, nie wierzyłem, mówię. Dobry chłop. Od razu mi się ta piosenka Kazika przypomniała, to dobry chłopak był i mało kim. Lęk przed wyrażaniem własnych opinii, kiedy są one różne z opiniami opiekowymi. Z takimi zahamowaniami trudno jest bronić własnego punktu widzenia i własnych praw. Ten demon powoduje, że nie bronimy własnych praw, nie bronimy własnej opinii. Pozwalamy sobie na to, żeby diabeł jechał po nas jak Hitler. I się do tego poucierały religijne i humanistyczne rzeczy. Kurtuazja powstała, tak? Cały system niemówienia. Och, nie będę mówił o tej sprawie. Dlaczego masz nie mówić? Bo stracę tego, który ratuje mnie przed samotnością. Dobre? Chcę wam pokazać, co diabeł robi. My to w ogóle uznajemy za normalne życie. O, tak sobie żyjemy w tym wszystkim. Jak sobie żyjemy w tym wszystkim? To jest diabeł. Dlatego jest nazwany kłamcą i ojcem kłamstwa, bo on tak podchodzi właśnie. Nam się wydaje, że to jest życie normalne. O, nie będę wyrażał opinii swoich. O, po co? Nie będę kontrowersyjny. Bracie Arturze, czemu jesteś taki kontrowersyjny? Ja mówię, kontrowersyjny jestem? Ja jestem kontrowersyjny? Ja jeszcze nikogo nie stłukłem na nabożeństwie batem. A nasz Pan oczywiście. Wjechał do synagogi, wylał ich wszystkich, człowieku popsuł. Czujecie klimat? Że jest konferencja jakaś, konferencja taka religijna w Polsce i wpada paru przebudzeniowców, proszę Ciebie, rozumiesz, bierze kopy w ogóle w te stoły z tymi książkami, co tam leżą. Wiesz, o co chodzi? Przyszli, urwali, popsuli już. Milicja! Zaraz by była. Skandal! Ale to Jezus taki skandal zrobił na takiej konferencji tam, człowieku. Biznesową konferencję, nie wiem. Następnie lęk przed niepowodzeniem. Przed jakimś nieszczęśliwym zrządzeniem losu, które mogłoby nam zrujnować przyszłość. Ten lęk odbiera rozmach przedsiębiorczości. Ten lęk gasi zapał i niweluje wytrwanie. Rozumiecie? To jest lęk, który cały czas wali w nasz umysł informacje o jakichś nieszczęśliwych zrządzeniach losu. Ludzie, to zamyka nas. Zamyka, co się stanie, tu mi się to skończy, tam mi się to urwie, tam mi zamkną.
Tu mi nie dadzą tego, a tam mi nie dadzą tamtego. Tutaj się to zawali, a tam to. Rozumiesz? Ja czasami słucham, jak rodzice rozmawiają z dziećmi i ostatnio też słyszałem, jak matka mówiła do dziecka: nie chodź tam, bo mówi, albo cię przejdzie samochód, albo wpadniesz tam, taki dół jest. Dwie opcje mu dała. Dwa rodzaje śmierci mu zaproponowała. Że albo zginie w dole, takim co rurę kopią. Matka, dobra mama, mówi do niego: albo do doła wpadniesz, tam co rurę kopią, albo samochód cię przejedzie. Co wybierasz, syneczku? A on w ogóle chciał się przejść kawałek. W ogóle wiesz, o co chodzi? Chłopiec. Wcale to nie był taki chłopiec. 2 lata, 3 lata, tylko to taki, no nie wiem, no 6 lat, no czy coś, no trudno jej powiedzieć. No. Mama. Człowieku. Wybrała mu śmierć. Lęk przed niepowodzeniem. Ten lęk, on prowadzi do klęski każdego projektu. Do klęski projektu. Ruszasz gdzieś w wierze, ale ten lęk mówi: zostań, wyhamuj, uspokój się. To się nazywa zdrowy rozsądek, tak tam humanizm to nazwał. Ostrożność, rozwaga. Tak się to nazywa. A to nie jest to. To nie to. To nie jest to. Nie zwalniaj się z pracy, bo jak odejdziesz z etatu, to zdechniesz. Nie zakładaj własnego biznesu, bo na pewno pro ciebie cię ZUS zeżre podatków, zginiesz. Człowieku, cały czas gdzieś śmierć siada. Nie ruszaj się, nie ruszaj, zostań. Ten lęk unieruchamia. Lęk przed niepowodzeniem. Następnie to jest lęk przed podejmowaniem decyzji. To jest straszne w kościele. Lęk przed niepodejmowaniem decyzji. Tak się tamte rzeczy manifestują. Demoniczne siły lęków przez to, że człowiek boi się podejmować decyzje. To jest lęk przed zaangażowaniem się w różne zadania. Myśli się dużo, rozważa się dużo. Co by było, gdyby? Ale kiedy dochodzi do działań, cofka. Trzeba zrobić to, cofka. Tak? Trzeba wejść w taki układ, cofka. Wiecie dlaczego? Bo ten lęk mówi tak: możesz się pomylić. A jak się pomylisz? A jak się pomylisz, to co? Ludzie do mnie przychodzą, co nie mają męża czy żony, mówią: a jak się pomylę? Ja mówię: no to co? No wiesz, się ożenię i się pomylę. Ja mówię: nie wiem, mówię, to się może rozwiedzieć. I patrzą na mnie. A my co się patrzysz? Ja nie wiem, co będzie, jak się pomylisz. Skąd ja wiem? Ja nie wiem. Ale jak możesz myśleć w systemie pomyłki? Jak możesz nie ruszać się do przodu, bo się pomylę? Człowieku, to są zachowania obsesyjne. A skąd ty wiesz, jak ty nogę postawisz na jakąś płytkę chodnikową, to tam nie będzie dziury schowanej, na przykład nie okaże się, że tam jest skarb templariuszy. I nacisnąłeś, padła ci kolej dotąd, prędziemy biodrą urwane, nie ma nogi. Trzeba jechać na spotkanie z kurbletem, żeby nogę urosła. No i koniec, no i co? A skąd ty wiesz, że to wytrzyma ta płytka? Nie wiesz? Ludzie nie dają się w ogóle histerii. Lęk przed podejmowaniem decyzji to jest byt demoniczny. Byt demoniczny, który chce, żebyśmy stali w miejscu i nie zrobili nic w życiu. Nic! I cały czas nam trąbi do ucha. Jeszcze nie jesteś gotowy, jeszcze nie jesteś gotowy, jeszcze nie jesteś gotowy. Broda ci potąd urosła, a ty dalej nie jesteś gotowy. A ja jestem gotowy na wszystko. Cały czas jestem gotowy. Ktoś powie: na co jesteś gotowy? Na wszystko. A dokładnie, mówię: na wszystko. Bo nie wiem, na co jestem gotowy jeszcze. Ja wiem, że jestem gotowy. Jeszcze nie wiem na co. Ale gotowy jestem. Wiesz, dlaczego jestem gotowy? Bo ja podjąłem decyzję, tak?
że to, co mówi Pismo Święte, że wszystko mogę w tym, który mnie macia w Chrystusie, to jest w ogóle prawda. Zgodziłem się z tym starym wersetem. Starym. Ponad 2000 lat się zgodziłem z tym. Zgadzam się z tym. Dlaczego jestem gotowy? Gotowy jestem. Gotowe jest serce moje, o Boże. I wiecie, co robię? Decyduję. I w 90% przypadków nie widzę końca drogi. Ludzie myślą, że dopiero zobaczywszy koniec drogi, będą mogli podejmować decyzję. I mówią, to jest, mówi, tak, ja jestem taki stabilny człowiek. Ja mówię, nie, ty jesteś wylękniony człowiek. Jesteś zwykły, wylękniony człowiek. Musisz zobaczyć koniec drogi, żeby zdecydować. Tak? A człowiek wiary nie widzi żadnego końca drogi. Żadnego końca drogi. Koniec drogi to jest tajemnica dla niego. I się idzie w tą tajemnicę. W ogóle nie kręci was tajemnica, ludzie? No kurczę, mi kręci tajemnica. No, słowo honoru. Ja zawsze archeologiem chciałem zostać. Zawsze chciałem grzebać coś tam. Archeologiem, słowo honoru. Chciałem grzebać, bo to grzebie się, tu znajdę, ukręcę, mówię, zobaczę coś nowego, jakąś dziurę znajdę, wejdę tam, wyjdę. Rozumiesz, o co chodzi? Dotrę tam, gdzie jeszcze nikt nie był. Nie chcieliście, ludzie, nie chcieliście docierać tam, gdzie nikt nie był? Nie kręci was to? Co was kręci? Siedzenie na 4 metrach kwadratowych życia, proszę ciebie, i nazywanie tego królestwem? Chyba nas kręci. Co? Chyba. No, chyba nas kręci. Co robią ludzie będący pod wpływem demonicznej siły braku podejmowania decyzji? Odkładają decyzję w nieskończoność. To są mistrzowie odkładania decyzji w nieskończoność. Później zdecyduję. Później pójdę, później zrobię. A kiedy w ich życiu znajdują się ludzie, którzy mówią do nich, ale chodź coś zrób, to oni się denerwują i mówią, dlaczego ty jesteś w moim środowisku? Czego ty mnie męczysz? Odczep się ode mnie. Jak cię męczą ludzie, posłuchaj, jak cię męczą ludzie, którzy podchodzą do twojego życia i cisną cię, żebyś decydował, to jesteś pod wpływem tego demona. Jak cię męczą tacy ludzie, którzy nocy niewygodni, kują, czeka kaktus, stoją przy tobie i mówią, dobra, kiedy tam lecisz, działasz, nie działasz, idziesz, nie idziesz. Jak ci jest niewygodnie w ich środowisku, rozumiesz, czujesz się taki przymuszony, taki stłamszony, to jest demoniczna siła braku podejmowania decyzji. Bo ty byś chciał jeszcze poleżeć, jeszcze popatrzeć, rozumiesz, a może już widelec coś spadnie z nieba, bez mojej decyzji. Często ludzie do mnie podchodzą i mówią, pomódl się o mnie, żeby ta rzecz się stała. Ja mówię, zdecyduj. Ale to jest dla mnie za trudne. Ja mówię, ale to Bóg taką metodę przyjął w ogóle, że to musisz decydować. Dał nam wolną wolę. Takie coś się Bogu upodobało, że mamy decydować. I na podstawie naszych decyzji uruchamiamy źródło mocy. Taki kurek. Masz kran w domu i ten kran działa w jakiś sposób. Rozumiesz, ja mam na przykład taki kran, że się bierze w prawo ciepła, w lewo zimna. Może taki bardzo standardowy mam, tak? Góra się włącza, w dół się wyłącza. Taki mam kran. Słowo honoru mnie do głowy by nie przyszło, żeby inne funkcje zastosować w tym. Rozumiesz? Ja na przykład go nie cisnę tak, licząc, tak, że zacznie lecieć woda. Nie zacznie, urwę wajchę. Tak? Zasada jest prosta. Trzeba decydować. Tak naprawdę ten lęk przed podejmowaniem decyzji to w gruncie rzeczy jest strach przed wolnością. Ja się nad tym długo zastanawiam. To jest strach przed wolnością. Wiecie, kto to jest człowiek wolny? To jest człowiek, który samodzielnie decyduje. W ogóle, żeby człowiek był wolnym człowiekiem realnie, to musi być człowiek, który samodzielnie decyduje. Ja tak zdecydowałem, ja tak chcę. Ja tak zdecydowałem, ja tak chcę. Rozumiesz? A więc ten lęk przed niedecyzyjnością to demoniczna siła zniewolenia. Ona chce cię trzymać, tak? W klatce. Zrozum to. Żebyś całe lata w czymś siedział, całe lata. I żebyś czytał jakieś bzdury z Pisma Świętego. Ludzie myślą, że jak czytają Pismo Święte, to wszystko jest z Boga. Ja mówię, zależy, kto czyta. I jak czyta. Bo dla wielu ludzi to jest kupa bzdur, które czytają. Bo czytają taki tekst na przykład. Wszystko ma swój czas i swoją porę.
I oni nie chcą podejmować decyzji, biorą ten werset i na nim się opierają. O, wszystko ma swój czas. Przecież tak napisał tutaj ktoś i tak mówi Pan. Ja mówię, w Twoim rozumieniu, tak, oznacza to, że Pan chce, abyś nie podejmował decyzji. To bzdura. To bzdura. Naczytałeś się głupot. Przez pryzmat głupoty przeczytałeś świętą księgę. Źle zrozumiałeś święte słowa. W twoim przyjęciu to głupota jest. Człowiek, który nie decyduje, boi się ryzyka samodzielnego wyboru i szuka zabezpieczenia w decyzjach innych ludzi. Zamiast decyduj. Co ci Pan powiedział o mnie? Pan mi powiedział o tobie, że chciałbym, żebyś decydował samodzielnie. Tak mi Pan powiedział na ucho dzisiaj. Taki mam dla ciebie proroczy przekaz. Decyduj samodzielnie. Ludzie lecą do proroka zapytać, co Pan powiedział. Wiecie, dlaczego oni tam lecą? Bo się boją decydować. Bo oni by chcieli, żeby prorok zdecydował. A potem latami mówią, prorok mi powiedział. Ja mówię, no i co? No, ja mówię, proroka wina, cholera, no proroka. Iść do proroka z tym, jak to się nazywa? Reklamacją do proroka. Iść do proroka, to za twoja wina, naprorokowałeś mi i zobaczono. Wiecie, co to jest? To jest zrzucenie odpowiedzialności na drugiego człowieka. Zrzucenie odpowiedzialności. Wiecie, kto ma prawo zrzucić odpowiedzialność? Malutkie dziecko. A im bardziej dorasta, tym odpowiedzialność jego się kończy, coraz bardziej. Maluszek taki, to on sobie może zrzucać odpowiedzialność, się urodzi. Dajcie mi jeść, nie dajcie, to wasza wina. Tak? Ale moja córka, która ma 11 rok, to nie może powiedzieć, to jest moja wina, tak? Że nie dałem jedzenia, bo ona ma dwie nogi sprawne, lodówka jest, muszę otworzyć sobie, tak? Zrobi sobie jedzenie. Nie miej do mnie pretensji, że ty głodna jesteś. I co, zrób jedzenie. Następnie to jest lęk przed obdarzaniem innych zaufaniem i miłością. Przed tym, że możemy się spotkać z brakiem wzajemności. Ludzie się blokują przed innymi ludźmi, bo się boją, że nie będzie to odwzajemnione. Ile razy cię to przewiało, jak październikowy wiatr. Nie wiem, czy tam podejdę. Tak? Bo no jakże mogę podejść, zainwestować swoje uczucia? Skąd ja wiem, czy ja przypadkiem nie zostanę źle zrozumiany? Czy ja nie zostanę odrzucony? To lęk! Człowiek, który ma wysokie poczucie własnej wartości, ludzie, to idzie i powie, proszę bardzo, oto ja. Przyszedłem do ciebie, ja, wielki skarb. Rozumiesz? Mam wybitą na czole próbę. Rozumiesz? 7 siódemek mam to próbę, wiesz? Mam próbę 7 siódemek. Ja sobie nie wyobrażam, podchodzić do drugiego człowieka, człowiek, rozumiesz, jak, ja nie wiem, jak pies do jeża. Trzeba zobaczymy, czy on mnie odrzuci, czy on mnie... Przecież ja znam swoją wartość. Przecież jeżeli ktoś mnie odrzuca, to jest jego osobista tragedia. To jego osobista tragedia i głęboki problem. To tak jakby wyrzucił $1 000 000 w kanał. Rozumiecie? Bo ja jestem jak $1 000 000 dla niego. Mogę, częstokroć jestem najlepszą rzeczą, jaka mu się w życiu przydarzyła. Rozumiesz? W ogóle Chrystusa mu niosę. Mam bardzo bogatą osobowość. Ja w ogóle fajny jestem. Rozumiesz? Teraz jak można inaczej podchodzić do człowieka? Tylko w ten sposób. Ale jak podchodzisz inaczej i zastanawiasz się, odrzucimy, to sobie weź koniczynkę, poprawiaj sobie szybki okultyzm. Prawie ciebie wiesz, kochaj. Zobaczymy, co wyjdzie i leć na tym, no bo to i tak, że jesteś blisko bałwochwalstwa, to ci zależy, leć na koniczynce. No tak. No bo już otworzyłeś się na lęk. Już się na lęki pootwierałeś. Odrzuci, nie odrzuci. Zaakceptuje, nie zaakceptuje. To loteria. Już jest demoniczna siła szansy przy okazji. Ludzie się boją, że doznają rozczarowania. Boją się, że staną się ofiarami zdrady.
Boją się też zmian osobistych. No bo obdarzenie kogoś zaufania i miłością, tak? To są zmiany. Boją się, to będą za zmiany. Ludzie, przecież wielu ludzi w kościele nie wychodzi za mąż i nie ożeni się, chociaż twierdzą, że chcą. Dlatego, że się boją zmian. Boją się zmian, bo małżeństwo to jest rewolucja. Tak jak dziecko się rodzi, to jest rewolucja. Się urodzi dziecko, to jest rewolucja. Człowieku. Najpierw uczysz się nie spać. Rozumiesz? W drugiej fazie, proszę ciebie, uczysz się spać na stojąco. Krok po kroku, wiesz, nie? Rozumiesz, że się uczysz. Dziecko nauczy momentalnie, wiesz. Następnie to jest lęk przed uczuciami, przed okazywaniem uczuć dokładnie. To jest tutaj, ta sytuacja jest ściśle już związana też, właściwie korzeń swój ma w demonicznych siłach pokoleniowych. Bo to już, to jest związane z tym, to jak dziecko zostało wychowane. I ludzie boją się okazywać uczucia. Są wstrzemięźliwi. Mają pewien obszar uzewnętrzniania swojej duszy, ale głębiej nie pójdą. Mówią, ja jestem taki, wiesz, taki stonowany, ja nie jestem taki jak ty. Ja mówię, to nie jest kwestia, żebyś był jak ja, tylko jest kwestia, żebyś był jak Jezus. Jak Jezus bądź. Jak będziesz jak Jezus, będzie dobrze. Mówię, jak się modlisz, to zacznij głos podnosić, niech ja cię słyszę. Rozumiesz, jest napisane, że Pan Jezus się modlił wielkim głosem. Rozumiesz, ja przecież nie słyszałem, że się wielkim głosem modlił. Ty się modlisz takim głosem, rozumiesz, o co chodzi? Że nie wiem, co ty za głos masz. Skąd ty masz ten głos? Ale ja mam taki charakter. Ja mówię, to się zmieni. Bo jesteś zablokowany. Zablokowany. Emocjonalnie. Masz cały czas pewną postawę. W pewnych kręgach nigdy się nie zna. Bo nigdy takiego czegoś nie zrobisz przy pewnych ludziach. Bo jakbyś takie coś zrobił, nie wiadomo, za kogo cię uznają. Rozumiesz? Przecież jesteś sobą. Pokazuję wam dramat lękowy. Ludzie są opanowani takimi rzeczami. Ich dusze w tym żyją jak ryba w wodzie. I ostatni manifest jest lęk przed płcią. Lęk przed wszystkim, co się wiąże z płcią. Faceci mają szereg lęków związanych z elementami męskości. Kobiety mają szereg lęków związanych z elementami kobiecości. Stąd mężczyźni niewieścieją, kobiety mężnieją. Rozumiecie, o co chodzi? Wszystko się miesza. Tak? Bo są lęki. Lęki. Po prostu. A w kościele to przybrało taką miarę, że się w głowie nie mieści. My jesteśmy jedynie tacy, chrześcijanie to jedynie, no bo my tacy jesteśmy jednak bardziej moralni niż ten świat. Bo nauczyliśmy się lepiej spychać wszystko do tyłu. Bo znamy już Jezusa i wiemy, że nam wybaczy wszystko i najbezpieczniej się czujemy. Znaczy, czujemy się bezpiecznie po prostu, ale w związku z tym też kochamy Boga w ogóle i jesteśmy bardziej moralni mimo wszystko. Ale to, ta moralność to płytka sprawa dosyć. Bo to się tak naprawdę opiera na tym, że my tam ten wygląd swój uregulujemy jakoś tak, te nasze takie zachowania, jak tam ktoś miał kłopoty jakieś, w jakiejś dziedzinie, to przynajmniej pozory zachowa. Jakoś się będzie zachowywał przyzwoicie, przynajmniej, nie? No bo już umie brać autorytet na pewnym miejscu, no wielu znać już jest uwolnionych z jakichś tam elementów, ale to wszystko jest takie dosyć płytkie. Dlatego, że jak głęboko sięgniesz w te rzeczy, na przykład w kościele zobaczysz szereg mężczyzn, w ogóle szereg mężczyzn, dla których bycie męskim to jest coś obcego.
A oni już tak obsiedli na tyłkach mężczyźni, jak już przyszli do Chrystusa, to tak obsiedli, już nie muszą być tacy męscy. To już nie musi być ten zdobywca, który bierze łuk, idzie na polowanie, on taki jest teraz, kochaj mnie, bo jestem w Chrystusie. Super. A z kobietami jest druga strona. Kochaj mnie, bo jestem w Chrystusie, wiesz, nie? To nie tak. Płeć ci się nie zmieniła. Wiesz, do czego powinna cię doprowadzić chrystusowość, jeżeli chodzi o twoją płeć? Do podkreślenia męstwa u mężczyzny i kobiecości u kobiety. Po prostu. Po prostu. U nas to jest jeszcze przyzwoicie, bo tu się religii nie sieje. Ale weź i zobacz religijne, w religijnych miejscach. W ogóle ludzie są tam podobni do siebie. Słowo honor, ludzie w ogóle są do siebie podobni, podobni. Ja się przyglądam, nie wiem, czy wy to zauważyliście, my przeleciliśmy kupę tych różnych struktur religijnych, są ludzie podobni do siebie, czy podobnie się opierają, podobnie coś tam robią, podobnie jacyś, jak jedne kościoły tacy wyciągnięci wszyscy, inni tacy podpięci. Rozumiem, o co chodzi. Wszyscy są podobni jacyś tacy. Mają też podobne zachowania, mają takie, rozumiesz? Przecież to cholera ciekawie. Ja teraz nie mam na to czasu, na mówienie o sferze seksualnej, bo to nie jest na to czas, ale tu ma ogromny, te demoniczne siły związane z płciowością mają ogromny wpływ na sferę seksualną. Ogromny wpływ. Ja o tym uczę, że sfera seksualna to jest w małżeństwie, jest 30% w ogóle funkcjonowania małżeństwa, a w ogóle u człowieka to jest jeszcze więcej. Ludzie tego nie rozumieją, w ogóle myślą sobie, to jest takie, wiesz, jestem duchem. Ja mówię, tak, jesteś duchem, człowieku, ale tutaj na ziemi musisz się wyrażać, wyrażać się. I demoniczne siły nie mają nic przeciwko temu, że ty jesteś duchem, bo one i tak nic z tym nie mogą zrobić. One, im chodzi o to, żebyś się zatrzymał w wyrażaniu się. Chcę, żebyście zobaczyli, że to są te lęki, a więc ta globalna siła lękowa przejawia się przede wszystkim przez lęk przed byciem sobą, lęk przed brakiem akceptacji u innych, lęk przed samotnością, lęk przed wyrażaniem własnych opinii, lęk przed niepowodzeniem, lęk przed podejmowaniem decyzji, lęk przed obdarzeniem innych zaufaniem i miłością, lęk przed uczuciami, czyli przed okazywaniem uczuć i lęk przed manifestem płciowości. Po prostu. Manifest płciowości. To są lęki. Jedne przychodzą przez system humanistyczny, inny religijny. A jak tylko wyjdziesz, zaczynasz wychodzić z nich, to zaczynają cię nazywać, wiesz kim? Antychrystem. Skutki lęków. Chcę, żebyście spojrzeli na skutki lęków. Po pierwsze, te lęki paraliżują i oślepiają. Paraliżują i oślepiają. Pod wpływem przerażenia człowiek zachowuje się jak zwierzę. Przerażone światłami samochodu. Tak się zachowuje człowiek pod wpływem lęku. Jak jedziesz samochodem i najeżdżasz na dzika, to głupieniem. Jeszcze co niektóre zwierzę to potrafi wskoczyć na twój samochód. Rozumiecie? Mój znajomy jechał, wyskoczył mu na drogę łoś. Łoś tak zgłupiał, kolega jechał cinquecento. Człowieku, łoś postanowił mu przewiec po cinquecento. Rozumiesz? Przebiegł mu po Cinquecento, zmasakrował mu Cinquecento. Golem tylnie wsadził przez te małe okienko, wypił człowieku, popsuł. Rozumiesz, o co chodzi? Koniec. Zmasakrował mu samochód, zgłupiał, bo światła zobaczył. Lęki powodują paraliż i ogłupienie u człowieka. Paraliż i ogłupienie. Ludzie nie wiedzą, o co kaman. Chodzą jak zbłąkane w ogóle ćmy. Do tego lęk prowadzi, dlatego ja tak lęku nienawidzę. Bo to do lęków przyrastają później chaos, zamieszanie, różne inne sprawy. Ale to lęki są tutaj podstawą tego wszystkiego. Nie można działać rozsądnie, będąc w stanie porażenia lękiem. To jest wszystkie działania są nierozsądne, w mniejszym lub większym stopniu. Trzeba wydostać się najpierw z tego zaślepienia, ludzie.
aby móc podejmować jakieś rozważne, konstruktywne kroki. Uporczywy, stały niepokój. Nieraz bardzo silny. Na przykład wobec groźby utraty pracy, czy załamania w biznesie. Powiedzmy utraty zdrowia, czy ruiny uczuciowej, czegokolwiek. Powoduje zablokowanie logicznego myślenia u człowieka. Człowiek, który się boi, z automatu przestaje myśleć logicznie, zachowuje się jak debil. Zadaje 3 razy to samo pytanie. Popełnia 5 razy ten sam błąd. Mówisz do niego coś, a on stoi się na ciebie, patrzy jak ciele namalowane wrota. I mówisz do niego, taka jest prawda, mówię, ale ja przeżywam to. Czego się boi? Ja się nie boję! Ja wiem, że widzę, że się boisz. Widzę, że się boisz, bo ty w ogóle nie myślisz konstruktywnie. Ja się nie boję. Ja się nie boję, to myślę konstruktywnie, rozumiesz? Ja się nie boję. To myślę konstruktywnie, a ty nie. Ty masz w głowie gonitwę myśli. Ludzie, jeżeli przychodzi ci jakaś myśl lękowa do głowy i ona zaczyna krążyć, i powraca ci, i nie możesz o niczym innym myśleć ani mówić, i z każdym chcesz się podzielić pewnego rodzaju tragedią, którą przeżywasz, rozumiesz? No to jest demoniczne. Rozumiesz? Proszę cię, nie zatrzymuj tego, tylko zwalcz. Nie wypieraj, tylko zwalcz. Nie ucz się żyć z tym, tylko zwalcz. Z lękami się nie żyje. Lęki się wywala. Jezus powiedział, demony wyganiajcie, a nie z demonami żyjcie. Paweł mówi, ja nie chcę, żebyście mieli społeczność z demonami. Ja nie chcę, żebyś się oswoił z lękiem. Ja nie chcę, żebyś powiedział, ja wytrzymam. Ludzie, ja nie chcę, żebyście wytrzymywali, rozumiecie? Mnie w ogóle nie interesuje wasza wytrzymałość. Bo my nie musimy być wytrzymali. Niech ludzie ze świata będą wytrzymali, rozumiecie? Ostatnio w ogóle chciałem sobie obejrzeć film jakiś. Otworzyłem sobie tam stronę z filmami. Z Sarą siedzieliśmy. Ja mówię do Sary, zobacz, jaki film. Ten film, ja już nie pamiętam tytułu. Szalony Kowal, coś takiego było. Mówię, Szalony Kowal, film. Jak można dać filmowi tytuł Szalony Kowal? Mówię, przeczytam recenzję. Czytam recenzję filmu. Jakiś szalony kowal złapał diabła i torturował go. Cały film jest o tym, że kowal złapał diabła i torturował go za to, że mu tamten zrobił taki marny los. Przecież w ogóle ja mówię, swój chłopak. Mówię, swój chłopak. Mówię, ale mówię, reżyser Kostek. Mówię, co mu do głowy przyszło? Pierwszy raz, to jakaś głupota, nawet tego nie oglądałem, no bo bez przesady taki punkt, taki film może mieć 3,5 punkta, wiesz, o to chodzi na 10, nie? Więc, ale jaki pomysł, że facet jest tak wpieniony na swój los, rozumiesz, że ma zajechany los, że postanawia namierzyć diabła, tak? Śledzi go, dopada, ściąga do swojej kuźni i go torturuje pół filmu. Facet się nie pogodził z tym. Ja mówię, jakiś Boży człowiek, mówię, mądrzejszy niż wielu ludzi w kościołach, którzy się godzą z tym faktem, mam marne życie i w porządku. Mam marne życie, ale jestem duchowy. Taki jesteś? Duchowy? Duchowy człowiek. To człowiek, który w duchu bierze autorytet nad życiem. Oto duchowy człowiek. To duchowy człowiek. Duchowy człowiek. To nie jest konstrukcja, która wypiera problem, ucieka w jakąś sferę duchową i tam siedzi z podwiniętym ogonem. Ja mówię, ja jestem w duchu. Ja mówię, ale jakim? W jakim jesteś duchu? Bo moje życie w duchu powoduje, że moje życie się podnosi. Podnosi się moje życie. W sferze psychiki, w sferze fizyczności, w każdej sferze. Z roku na rok jestem lepszy, mądrzejszy i silniejszy. Lepiej sobie radzę.
Umiem się lepiej przyjaźnić i kochać. Potrafię. Wiem. A ludzie uciekają, mówię, ja w duchu jestem. Ja mówię, w dole zagłady jesteś. Uznaj tą rzecz, że to jest system lękowy. Ludzie, nie dawajcie się lękom. Nie dawajcie się, bo one powodują, że życie jest pełne okłupienia. Rozumiecie? Że zachowujemy się jak zwierzęta oślepione światłem na drodze. Do tego doprowadzają lęki. Chcę wam pokazać następną rzecz. Co Bóg mówi na temat lęków? Izajasz 41:10. Nie bój się, bom ja z tobą, nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim, wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. W ogóle zobacz, co on mówi. Cały czas nie bój się. Po co? Bo dlaczego mam się nie bać? No dlaczego mam się, Boże, nie bać? No jakie są powody? Bo jestem z tobą! Niedaleko, tutaj! Jestem z tobą w każdej sytuacji. Jestem z tobą, kiedy podchodzisz do jakiegokolwiek problemu. Jestem z tobą, kiedy potrzebujesz finansowania. Jestem z tobą, kiedy wchodzisz w małżeństwo. Jestem z tobą, jak wychowujesz dzieci. Jestem z tobą! Nie bój się i nie lękaj! To mówi Bóg. To mówi Bóg. On w ogóle nie zostawia ani grama przestrzeni do lęku. Zrozumcie, Bóg w ogóle nie jest tolerancyjny. To diabeł jest tolerancyjny. To jest pierwszy humanista. Fan człowieka. Rozumiesz? Lubi go zeżreć na różne sposoby. Ciepło, na chłodno. Fan. Księga Józuego 1:9. Czy nie przykazałem ci, bądź mężny i mocny? Nie bój się, nie lękaj, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czy nie przykazałem ci? Ludzie, życie w lęku to grzech. Bożym przykazaniem, tak, jest nie bać się. Bożym przykazaniem nie jest wytrwać w lęku. Rozumiesz? Będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Bóg mówi, idź, będę z tobą. Ludzie mówią, a ludzie się modlą, Panie, bądź ze mną. Proszę cię, przestań się modlić niektórymi modlitwami. Zaoszczędzisz na terapii. Dobrze? Ja wprawdzie nie biorę pieniędzy w ogóle, ale chodzi o to w ogóle. Przestań się modlić w niektóry sposób. Przestań się modlić, Panie, bądź ze mną. Nie módl się tak. Bo on powiedział, będę z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Pierwszy list Jana 4:18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Kto się boi, nie jest doskonały. Kto się boi, nie jest doskonały. Lęk blokuje cię przed rozwojem. Spójrz. Psalm 46:2-4. Bóg jest naszą ucieczką i obrońcą naszym. Przychodził nam z pomocą w nieszczęściach. Już nieraz i niezawodnie. Nie zlękniemy się więc, nawet gdy zadrży ziemia i gdy zaczną się zapadać w całym środku morza. Nawet gdy wody pienić się będą i huczeć i wszystko trząść się zacznie przed ich wielkością. Co to znaczy? Bóg mówi do nas, daje wam świadectwo, że jestem z wami w sytuacjach najbardziej krytycznych, najbardziej kryzysowych. Ludzie, co z tego, że wokół nas coś się wali i pali, coś się rozwala i coś nie idzie? Nie bój się. Przeciwstaw się lękowi. Odrzuć go. Hebrajczyków 13:6. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim. Nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek?
Cóż ci może człowiek uczynić? Nic ci nie może uczynić człowiek. Wszak Bóg jest z tobą, to co ci człowiek może uczynić? Nic. Jak można się bać człowieka? A idąc dalej, jak można się bać, że samemu gdzieś się nie poradzi w czymś? Piąta Mojżeszowa, 7:19-21. Tak samo uczyni Pan Bóg Twój wszystkim narodom, których Ty się lękasz. Nie drży więc przed nimi, bo Pan Bóg Twój jest pośród Ciebie. Bóg wielki i groźny. Bóg wielki i groźny. Uczyni narodom, które są przeciwko Tobie, tak? Jakąś formułę kary. Zrozumcie to. Bóg jest po naszej stronie. 24 godziny na dobę. Co nam środowisko naciskowe? Co nas podchodzi? I ostatnia rzecz do rozważenia. Psalm 112:7-8. Nie przerazi go nigdy zła nowina. Mocne jest jego serce, bo zaufało Panu. Niezachwiane jest jego serce, nie boi się niczego, a na swoich ciemięzców zawsze patrzy z góry. Piękny przekład z Biblii Warszawsko-Praskiej, bardzo mi się spodobał. Nie przerazi go nigdy zła nowina. Mocne jest jego serce, bo zaufano mu Panu. Kiedy ufasz Bogu, nie przerazi cię żadna zła nowina, żadna informacja negatywna, nic cię nie przerazi. Ludzie, do mnie dociera masa różnych negatywnych informacji, ale to się ode mnie odbija jak od ściany. Ja tego w ogóle nie mam w głowie. Ja nie mam czegoś takiego, że po prostu w ogóle przychodzi coś do mnie i teraz ja się na tym zafiksowuję. No ja się mogę zafiksować na 5 minut. No ja 5 minut mogę mieć. Przez pierwsze szelemere, malamere, semere, se. No to przez pierwsze. A potem ja już nie mam zafiksowania. Ja już nie myślę o tym. Rozumiesz? A ludzie myślą, siedzą. Z każdym oddechem uruchamiają kolejny obrót przypominający tą sytuację. Jak tak można żyć z takim kotkiem w głowach? Ja sobie tego nie wyobrażam. Nie przerazi go żadna zła nowina, bo zaufał Panu. Niezachwiane jest jego serce, nie boi się niczego. Nie boi się czego? Niczego! Nie boi się niczego! A na swoich ciemięstów zawsze patrzy z góry. Jak patrzy? Z góry. Nie tłumaczy się im. Nie rozmawia z nimi. Nie klęka przed nimi. Tylko patrzy na nich z góry. Wywyższa się nad nich. Jakież słowo. Jak się można wywyższać nad ludzi, Arturze? No, napisali w psalmie 112. 7:8. Że jak ktoś chce mnie ciemiężyć, to zaczynam się nad niego wywyższać. Taką mam metodę biblijną. Dobra metoda. To jest lepsza metoda, niż klękanie przed swoim wrogiem i lizanie go po nogach. Ja mogę lizać po nogach, nie ma żadnego problemu. To nie w tym sprawa. Sprawa w tym, że to nie jest metoda na wroga. Jak mogę komuś tym usłużyć, to ja tak będę robił. Ale jak przychodzi do mnie wróg i chce mnie zwalić z nóg, to biorę w ręki niebiański pług i tak bym mógł dalej. Ale... Chodzi o co? Jak sobie radzić z lękiem? Nie wolno nam zostawać w najdrobniejszej formule lękowej. Pierwsze to uznać kruchość i ograniczenie naturalnych możliwości człowieka. Nie walczymy z diabłem w ciele. Nie usiłujemy go przemóc naszą wolą. Nie próbujemy się z nim dogadać. Nie próbujemy rozważyć diabła. Nie próbujemy też uspokoić emocji. Rozumiecie? To się tak nie robi.
Bo to są doraźne rzeczy. Doraźne. Doraźne. Ja w ogóle jestem świadomy kruchości i ograniczoności swojej naturalności. Rozumiecie? Ja w ogóle się z tym nie boksuję. Bo ja przeczytałem w mojej Biblii, że nie dzięki mojej sile i mocy to się stanie, lecz dzięki Duchowi Świętemu. Ja tak przeczytałem, ja takie mam zrozumienie. A więc ja przyjmuję postawę pokory, ale bez tchórzostwa. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli przychodzi lęk do mojego życia, to ja uznaję, że ja po ludzku tej sprawy nie załatwię i załatwić nie muszę, ale z drugiej strony ja się nigdy nie wycofuję, tak? Z walki z tym lękiem. Ja się nie wycofuję. Chcę, żebyście zrozumieli, że tchórzostwo, ono nie jest związane z tym, że się lęk odczuwa i że przed nim nawet zadrżysz. Tchórzostwo jest wtedy, kiedy weźmiesz lęk i zaczniesz żyć tym lękiem. Nie będziesz z nim walczył. Powiesz to, nieważne. Boję się, to się boję. W swoim duchu posiadasz potężną maszynę, na podstawie której możesz wystąpić przeciwko każdemu lękowi. Teraz jak skonfigurować duszę? Kiedy ty już się zgodzisz z tym, że naturalnie nie jesteś w stanie pokonać lęku, to teraz musisz zacząć stawać w miejscu twojej tożsamości w Chrystusie i zacząć władać. Naucz się władać z odczuciami lękowymi w ciele i duszy. Naucz się władać. Władać. Co to znaczy? Przychodzi lęk w jakiejkolwiek formule i ty teraz, mimo odczuć, zaczynasz mówić w autorytecie do tego lęku, tak? I po drugie co? Działać w sposób przeciwny niż ten lęk proponuje. To jest bardzo proste. Jeżeli lęk, na przykład przed samotnością, mówi ci tak, szybciutko musisz sobie znaleźć kogoś, żeby nie czuć się samotnym, to mimo tego, że ty tak bardzo chcesz mieć tego kogoś na tą chwilę, tak, to ty mówisz tak, diable, moja wartość jest tak wielka, że nie rozmienię się na drobne nigdy. Nigdy się nie rozmienię na drobne, bo jestem gruba waluta. Ja nie boję się być sama. Ja nie boję się być sama. Ja nie pójdę za tym impulsem. Ty chcesz lęku, żebym szedł w tamtą stronę? Ja pójdę w przeciwną. Ty mówisz, idź szukaj, a ja pójdę do komory. Pójdę w drugą stronę. W drugą stronę. Rozumiesz? Jeżeli jest lęk w braku podejmowania decyzji, boisz się podejmować decyzji, to pierwszą rzeczą, którą zaczniesz robić, tak, to zaczniesz decydować. Weźmiesz na siebie całą odpowiedzialność za jakąś sprawę. Od początku do końca. Cała odpowiedzialność. Demoniczne siły lęku będą wariować, jak zaczniesz tak robić. Rozumiesz? Przy tym wszystkim chcę, żebyś był czujny na to, co będzie mówił do ciebie Duch Święty i żebyś zgadzał się na pracę z Duchem Świętym, bo w wielu przypadkach będziesz musiał wyrwać korzeń lęku. Korzeń lęku. Będziesz się musiał dogrzewać do korzenia lęku. Jak wyrwiesz ten korzeń lęku, to lęk będzie słabnął w twoim życiu, bo nie będzie już miał podłączenia. Rozumiesz? Tak się zaczyna. To jest ten początek. Chcę, żebyście nie pozwolili sobie na to, aby lęk dominował wasze życie. Bo inaczej rozwój wasz będzie zatrzymany. To wszystko zależy od was.
Ja postanowiłem w swoim życiu, że nie będę się bał niczego i nikogo. Ja postanowiłem, że nie będę się bał żadnej porażki. Ja postanowiłem, że nie będę rozmyślał w sposób lękowy. Ja postanowiłem, że wyjdę ze swoich kompleksów. Tak postanowiłem. Postanowiłem, że się ujawnię. Rozumiecie? Że wszędzie o mnie będą wiedzieć. Takie coś zrobiłem ze swoim życiem. Ja naprawdę dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że się nie boję. Naprawdę. Naprawdę jestem odważnym człowiekiem. Ja nie mogę powiedzieć, że w każdej dziedzinie życia bym nie okazał lęku, bo ja nie wiem. Ja tego nie wiem, bo ja jestem w tym, w czym jestem. Ja nie żyję w enigmatycznym świecie. Ja nie wiem, jak bym się zachowywał w różnych sytuacjach. Ja tego nie wiem. Wiem na dzisiaj, że w ogóle moje życie zostało wyzwolone z lęków. Nie boję się relacji z ludźmi, nie boję się utraty człowieka, nie boję się okazywać uczuć. Rozumiecie? Nie boję się tego. Macie relacje ze mną, jedni macie większe, drugi mniejsze. Wiecie, że mam różne ułomności, że... Ale widzicie, że te ułomności w ogóle nie przeszkadzają mi w byciu pewnym siebie, zdecydowanym. Że one w ogóle nie przeszkadzają mi w życiu z ludźmi. Że nie gram, nie pokazuję ci się z jakiejś strony, z której uważam, że powinieneś mnie widzieć. Dlaczego? Bo ja się nie boję po prostu. Kocham cię, ale się w ogóle nie boję, że cię stracę. Ale kocham. Kocham cię, ale nie boję się, że... To jest takie dziwne. Gdybym cię stracił, to bym cierpiał. Bo też nie boję się okazywać swojego życia. Ja bym naprawdę cierpiał. Bo już jak kocham, to na zapój kocham. No i cierpiałbym. Po prostu. Kiedyś mówiłem, niektórym z was taka dziewczyna odchodziła od nas z kościoła. Miałem z nią spotkanie wcześniej. Na tym spotkaniu właśnie chciała mnie przekonać do swoich koncepcji chorych. I tam się popłakałem. I ona mówi, co płaczesz? Żałujesz, że odchodzę? Ja mówię, nie żałuję, że odchodzisz. To co, szkoda ci mnie? Ja mówię, nie, no nie szkoda mi ciebie. Mówię, no to czemu płaczesz? Ja mówię, bo sobie cierpię, no co mam robić? Siedzę, patrzę na ciebie. W ogóle, jak to cierpisz? Ja mówię, wiesz, to jest taka zdrowa reakcja na to, że się w ogóle, że miłość jakaś odchodzi. Gdzie? To co, cierpię. A to nie chcesz mnie zatrzymać? Ja mówię, nie, bo ty głupia, mówię, jestem. Mówię, jesteś głupia, nie rozpoznałaś miłości i mocy, nie rozpoznałaś prawdy i władzy. Mówię, po prostu opamiętaj się, ale jestem z tobą związany, to cierpię, bo teraz coś się ze mnie wyrywa. Coś odchodzi ode mnie teraz, ja nie mam zablokowanych uczuć. I w ogóle ja nie zamierzam blokować tych. Chcę wam zobrazować, jak się żyje, kiedy nie ma lęku. To nie ma lęku. Nie mam lęku przed opiniowaniem mnie. Ktoś mnie opiniuje, ja mu wiersze piszę. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. Chcę, żebyś zrozumiał, że życie bez lęku jest nie tylko możliwe, ale jest potężnym sukcesem. Potężnym sukcesem. Nie możesz się bać. Ludzie, nie możecie się bać rzeczy małych i dużych. Nie wolno wam tego robić. Bo to was zablokuje w życiu. Nic nie zrobicie. Zatrzymacie się. Będziecie kręcić swoje chrześcijaństwo po prostu, rozumiesz, i palcami się bawić. Tak nie można. Będziemy się modlić zaraz. Zależy mi na tym, żebyście otwierali się na Świętego Ducha, aby identyfikował w was lęki różne w waszych duszach. Żebyście nie bali się, że coś w was drży. Jak coś w tobie drży, to drży. Duch Święty ci to pokaże, a następnie weźmiesz się do roboty.
I wiesz, co zrobisz? Zdławisz lęk. A wiesz dlaczego? Bo jesteś w Chrystusie. Bo Bóg jest z tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Czegokolwiek się dotkniesz, będzie z tobą twój Pan. Czy jakiejkolwiek rzeczy się podejmiesz, nigdy nie będziesz sam. Lęk zacznie uciekać przed twoim Bogiem. Ale warunek jest taki, że będziesz musiał wystąpić przeciwko tym lękom osobiście. Rozumiesz? Może będziesz płacił cenę za to jakąś. Ja zapłaciłem cenę. Bo za to, że żyjesz bez lęków, to się cenę płaci. Cenę. Rozumiesz? Często jesteś ty, a daleko, daleko za tobą reszta. Tak jest. Jak sobie idziesz, tak się nie boję, a tak patrzysz, jesteś sam albo w małej grupce. Jakaś mała grupka, taka, co się nie boi, oni idą, tak? A reszta jest masa dalej, co się boją. Chcę też, żebyś zrozumiał, że wyjście z lęków jest procesem. To jest procesowe. To nie ma tak. Znaczy, ja wam życzę, żeby było tak, powiem tak, ja wam życzę z całego serca. Ja tak nie miałem. Ja nie miałem tak. Wiecie, dlaczego nie miałem tak? Bo ja musiałem poznać, co w ogóle jest lękiem we mnie. Ja musiałem to poznać, ja musiałem to zobaczyć. Bo okazuje się, że lęk to wszedł w kulturę życia. Kultura życia. W ogóle jest taka kultura. W ogóle jak się nie boisz, to jesteś nienormalny w tym świecie. No jak to nie troskasz się? Spyta się przeciętnej matki, przeciętnej jakiejś takiej, czy ona się o dzieci swoje boi. Każda matka się boi o dzieci. Nie wiem, czy rozumiesz. A tam o dzieci, małe dzieci, to pół biedy. Już dzieci wyrosły, dalej się matka boi z ojcem. Już dzieci w domu nie ma, oni się boją o te dzieci. Gdzie te dzieci, co one tam robią? Rozumiesz, chłop ma 30 lat, a matka się zastanawia, co on tam robi w życiu. Jak to, co on tam robi, ma 30 lat. Tak? Jezus właśnie rozpoczął swoją wędrówkę na krzyż i zmartwychwstanie. W wieku 30 lat. Szok! Rozumiesz? Dawid, jak miał 15 lat, poszedł z wrocą, proszę ciebie, i upolował Goliata. Rozumiesz? Dzisiaj, to co on robi? Bo ma 15 lat. Wiesz, o co chodzi? 15 lat. Ale kiedy tam 15 lat. Mówię, 15 lat, mówię, Dawid już człowieka zabił. Do dużego. Całkiem. Chcę, żebyście zrozumieli, że gdziekolwiek się ruszycie do walki z lękiem, Bóg będzie zawsze z wami. Nigdy was nie zostawi samych. Chcę też, żebyście zrozumieli, że ta procesowość będzie związana z tym, że będziesz rozpoznawał przestrzenie lękowe w swoim życiu. O ile pozwolisz Duchowi Świętemu, to Duch Święty cię w ogóle weźmie i cię wprowadzi, twoją świadomość prowadzi i ci pokaże w ogóle wszystko. On ci pokaże, dziecko moje, tutaj się boisz, no tutaj się boisz, no tutaj się boisz, no i tutaj. I jak ty sobie te wszystkie rzeczy z nim porobisz, to pojedziemy dalej na spacer, chodź ci pokażę. Już jesteś w służbie, teraz się znowu boisz, że ci służba nie wyjdzie. Rozumiesz, że ty nie będziesz dobrym ewangelistą, że ty nie sięgniesz po sukces. Jak ty już sobie tą rzecz wyczyścisz, rozumiesz, to powie, to chodź, idziemy dalej. I tak cię będzie prowadził. Powiem ci coś. W pewnym momencie już nie będzie cię prowadził, bo nie będzie miał gdzie. Twoje życie będzie wolne od lęków. Od ciebie zależy szybkość tego zjawiska. Od ciebie zależy, czy powiesz, Panie Boże, decyduję się na to, żeby cały system wyparcia, który w moim życiu był, został wyciągnięty do góry. Decyduję się na to. Jestem w stanie zapłacić cenę. On ci to zrobi. I będzie fajnie. Rozumiesz? Naprawdę będzie fajnie. Ci z was, którzy przeszliście już pewne przestrzenie, zwyciężyliście różne lęki, to dzisiaj się w ogóle śmiejecie z tego. My, co to w ogóle było? Patrzysz czasami na siebie sprzed roku czy dwóch i mówisz, o co tu chodzi? Gdzie ja byłem w tamtym czasie? Czego ja się bałem? Czego ja się bałem? Co to w ogóle było, że ja się bałem? Rozumiesz? Co to jest? Sara kiedyś się bała jeździć na rowerze. Chodziłem z nią, wsiadaj, mówię, na rower. Płakała. Mówię, wsiadaj na rower. Jechała, drzewo, mur. Leżała, mówi do mnie kiedyś, ja chyba się nie nauczę jeździć na rowerze. Ja mówię, posłuchaj mnie, wsiadaj na ten rower, mówię.
To jest rower, to jesteś ty, ty panujesz nad rowerem. Ty panujesz nad rowerem. Rower nie panuje nad tobą, mówię, rozumiesz mnie? Któregoś razu byliśmy potem na rowerach, ona mówi, tato, jakie to było śmieszne, mówi. Ja się bałam na rowerze jeździć, mówi. Ty, mówi, co to jest? Mówi, żebyś ty mnie wtedy tak nie docisnął w tych różnych sytuacjach, to ja bym chyba nie jeździła na rowerze. Dzisiaj patrzę, prawa, lewa, człowieku zasuwa, wiesz o co chodzi. Wtedy była to tragedia dla niej. Dzisiaj być może jakieś dziedziny twojego życia są tragedią. Boisz się czegoś. Boisz się. Najpierw uznaj, że się boisz. Przestań zgrywać kozaka przed Bogiem. Ludzie to mają takie coś, szczególnie w kościołach przebudzeniowych, ludzie mówią, oni tak chodzą. Ja mówię, uspokój się, tak się nie chodzi. W więzieniu tak się chodzi. Chudy taki człowieku, a tak chodzi między łóżkami się nie mieści człowiek. W klatce człowieku 16. Powiedz przed Bogiem, jakie są fakty. Tak mam w tej dziedzinie, tak mam w tej dziedzinie, tak mam w tej dziedzinie, Ojcze. Ale wiem, że w duchu jestem ponad tym. Bo w Chrystusie Jezusie ja nie boję się, nie lękam. Natomiast dusza moja jest pozanieczyszczana. Duchu Święty, ja uznaję swoją ułomność, ale teraz ja staję w wierze, ja będę brał na tym autorytet. Czyli co, nie wypierasz, nie walczysz cieleśnie, nie usiłujesz, tak? Tylko stajesz w autorytecie i dajesz się prowadzić Świętemu Duchowi. Co? I system działania przeciwnego niż lęki. Rozumiesz? Jesteś kobietą, masz jakąś taką fryzurkę, bo ja to nie mam fryzurki, to nie, ale masz fryzurkę i uważasz, że tylko tą fryzurkę możesz mieć. Bo taka fryzurka, bo ona jest taka stonowana, ona ciebie tak, to jest taka fryzurka twoja. Ale gdzieś tam w środku coś bym zrobiła ekstrawaganckiego, jakoś bym błysnęła, coś bym, to by, jakbym coś takiego zrobiła, to by podkreśliło mnie. Ale boisz się podkreślić siebie. Boisz się podkreślić siebie, mówisz, nie mogę sobie tam coś zrobić z tymi włosami, bo jak coś sobie zrobię, to będzie zbyt ekstrawagancka albo zbyt jakaś. To określi ciebie. Ciebie. Bo może dzisiaj twoja fryzura to system wybacza, ja nie wiem. Może nie, ja się nie znam, jeszcze raz mówię. Ja całkowicie w tej chwili mówię z perspektywy człowieka, który włosy zna z teorii. Ale jeżeli rozpoznasz w Duchu Świętym, że twoja fryzura, tak? Jest w systemie wyparcia, czyli jesteś stonowaną osobą, bo nie chcesz zbudować kontrowersji, ale gdzieś w głębi siebie wiesz, tak, że jesteś inna, tak, to zrób tą fryzurę taką, jak ci Bóg pokazuje. Zrób to, rusz do przodu w tym, podkreśl to. Rozumiesz, o to chodzi, to się tak działa w prawach małych i dużych. Masz jakiś styl ubierania, bo uważasz, to jestem za tęgi, jestem taka, tu to nie zrobię. Właśnie się podkreśl. Zrób coś z tym. Nie wkręcaj się, że musisz jakiś być. Kurczę, ludzie to dali się ulepić, jak takie kuleczki. Rozumiecie, o co chodzi? Mnie to mierzy osobiście. Ludzie się dali tak ulepić, tacy są w ogóle, rozumiesz, jak takie kuleczki. Wszyscy tacy sami, a diabeł tymi kulami gra. Style w ogóle, wiesz. Style wyparcia. Ale gdzieś widzisz, że jesteś inny. Jesteś inna. Chcesz coś robić w życiu. Marzysz o czymś. Pragniesz czegoś. Zadziałaj. Zrób ruch. Jesteśmy wspólnotą. Jak się wywalisz, będziemy cię ratować. Rozumiecie? Nie damy sobie krzywdy zrobić, ludzie. My nie jesteśmy kościołem takim, że jak ktoś się wywali, to go się weźmie i skreśli. Nie. Jak się wywalisz w twoich eksperymentach, to cię będziemy nieść. Będziemy się o ciebie modlić, podniesiemy cię, zaniesiemy cię na grupę. Rozumiesz? Damy radę. Jesteśmy kościołem. Ale nie możemy w ogóle się bać. Nie możemy się bać. Proszę was o to. Będziemy się teraz modlić. Halleluja. Jakiś pewien człowiek powiedział, że boisz się, kiedy się boisz,
to nie zrobisz rzeczy, która może zmienić świat. Nie zrobisz jej. Kiedy się boisz, to nie zrobisz czegoś, co może zmienić świat. Bohaterami nazywamy ludzi, którzy postanowili przełamać lęk w życiu swoim. Bohaterzy, których chołubimy, czcimy, chwycimy się ich życiem. To ludzie, którzy przełamali lęk. Oni przełamali ten lęk. Rozwinęli służby. Dokonali wielkich rzeczy. Niektórzy zawiązali całe państwa. Inni po prostu założyli szczęśliwe rodziny. Wychowali bardzo dobre dzieci. Byłem kiedyś w takim domu. Wisiał tam takie duże zdjęcie, wisiało. Wierzący ludzie to byli. Cała ich rodzina tam była. Zapytałem, czyje to zdjęcie? I ta siostra powiedziała, to nasza rodzina. To ja, mój mąż, nasze trzy córki, naszych trzech synów. Wszyscy w służbie Bogu. To ich mężowie i żony w służbie Bogu. To ich dzieci w służbie Bogu. Ci ludzie nie bali się. To było małżeństwo, które mieszkało na wybrzeżu. Poznali się tam i się pobrali. I szukali Boga i modlili się tam. To było lata temu. I Bóg do nich powiedział, pojedźcie w drugi koniec Polski i załóżcie lodziarnię, a ja będę wam błogosławił. Byliśmy w tej lodziarni. Robią najlepsze lody w tym mieście. Są świadectwem. Dlaczego? Bo nie bali się czegoś zrobić. Nie bali się. Przełamali pewien lęk. Skup się na tym życiu. Nie uciekaj, proszę Cię. Nie daj się zablokować. Zapłać cenę. Wiem, że to jest kolejny etap w życiu naszej wspólnoty i zespołu. Będziemy szli dalej, będziemy się rozwijali. Nasze życia się będą rozwijały. Osobiste życia. Ale będzie to okupione walką z lękiem, a nie tyle nawet walką, co niwelowaniem lęku. Niwelowaniem lęku. Po prostu. Ojcze, ja modlę się o ludzi dzisiaj. Ojcze, ja chcę, żeby dzisiejsze słowa przenikały ich, żeby zostawiały potężny, trwały ślad. Ja chcę, Duchu Święty, żeby to, co zostało dzisiaj powiedziane, wywarło wpływ stały, mocny i silny, żeby nikt nie bagatelizował najdrobniejszego lęku w swoim życiu, ale żeby w autorytecie Jezusa występował przeciwko Niemu w sprawach małych i dużych. Ojcze, modlę się o to. Ojcze, ja nie zgadzam się na to, żeby ludzie w Kościele Mocy i w Zespole Apostolskim Obóz Boży bali się czegokolwiek. Ojcze, jak w imieniu Jezusa bierzemy teraz autorytet nad dziećmi, niwelujemy lęki nad dziećmi, przeklinamy te lęki, ogłaszamy, że nasze dzieci nie boją się i nie lękają niczego, że sięgną po każdą dziedzinę życia, w której będą mieli odnosić sukcesy i nigdy się z niej nie wycofają. Uwielbiam Cię, Ojcze, za to. Ojcze, ja modlę się o ludzi, którym usługujemy. Ojcze, ja chcę, Ojcze, żeby Twój święty duch odwagi przenikał przez nas i wpływał na tych ludzi. Niech w kontakcie z nami, Ojcze, doświadczają Twojej potężnej odwagi, Duchu Święty. Ojcze, w imieniu Jezusa, święty Duchu, który działałeś przez Jozuego, który działałeś przez Kaleba, który działałeś przez Mojżesza, przez Dawida, przez Samuela, Ojcze. Święty Duchu, ja modlę się, działaj przez ludzi. Ja modlę się, Duchu Święty. Potężny Duchu odwagi, który działałeś przez Eliasza i Elizeusza. Działaj przez ludzi. Niech wychodzą
to walki z lękiem. Niech rozbijają najdrobniejsze lęki, niech nie bagatelizują małych lęków, Ojcze. Niech ludzie nie zgadzają się na małe strachy w życiu. Modlę się o to. Niech nie zgadzają się na to. Niech nie mówią, że to jest ich życie. Ojcze, ja modlę się. Niech to będzie Pawłowy Kościół, Ojcze. Pawłowy Kościół. Pawłowy Kościół, Ojcze. Sami w tych decyzjach, tylko oni i rzeczywistość wokół nich. Trzymajcie ich wtedy za rękę mocno. Niech czują obecność waszą. Hama seken, lere, 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 lere,